Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 7 lipca. Jako Boże dziecko, nie siedzisz i nie czekasz tylko na nadzieję. Nie, łaska sprawia, że możesz wstać i żyć nadzieją. Nadzieja Ewangelii to spory kęs do przełknięcia. Obejmuje tyle wspaniałych zapasów, że trudno to wszystko wchłonąć za jednym razem. Owszem, biblijna nadzieja daje nam dużo duchowych składników odżywczych, lecz i tak wielu wierzących wydaje się prowadzić życie pozbawione nadziei. Może jednym z mrocznych sekretów Kościoła jest to, że tak często kierujemy się strachem zamiast wiarą. Pozwalamy sobie na to, by czuć się mali, samotni, nieprzygotowani, niezdolni do działania, i pozbawieni zaopatrzenia. Powtarzamy sobie, że to, przed czym stoimy, jest zbyt wielkie i zbyt dużo od nas wymaga. Stajemy u stóp góry problemów i poddajemy się, zanim zrobimy pierwszy krok. Czekamy na nadzieję, by się pojawiła w jakiś zauważalny, widzialny sposób, ale wydaje się, że nigdy nie nadchodzi. Modlimy się, ale mamy wrażenie, że nie przynosi to nic dobrego. Chcemy wierzyć, że Bóg tu jest i że naprawdę się o nas troszczy, ale wydaje się, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Z każdym dniem wydaje się trudniej zachować nadzieję dla naszego małżeństwa, dzieci, kościoła, przyjaźni, lub samej tylko zdolności przetrwania wszystkich trudności związanych z wiarą i zachowaniem zdrowego rozumu. Zastanawiamy się, gdzie można znaleźć nadzieję. Nie rozumiemy tego, że tak naprawdę nie mamy problemu z nadzieją, lecz ze wzrokiem. Ona już tu jest. Co? Gdzie możesz zapytać? Nie jest ona rzeczą ani zbiorem okoliczności czy jakichś pomysłów. Nadzieja jest osobą i ma na imię Jezus. On przyszedł na świat, by zmierzyć się z tym, z czym my się mierzymy, i pokonać to, co nas obezwładnia, abyśmy mieli nadzieję. Twoje zbawienie oznacza, że jesteś teraz w osobistej relacji z tym, który jest nadzieją. Masz nadzieję, ponieważ on istnieje i jest Twoim Zbawicielem. Nie masz z nią problemu, została Ci ona dana, jest prawdziwa i stała. Problem polega tylko na tym, czy ją widzisz. Paweł opisuje to następująco w liście do Efezjan 1.18-19. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Apostoł modli się żebyśmy mieli na tyle dobrze funkcjonujący system postrzegania, abyśmy znali i widzieli nadzieję, którą otrzymaliśmy w Chrystusie. Czym jest ta nadzieja? To bogate dziedzictwo łaski, które po swojej śmierci zostawił nam Jezus, byśmy mogli inwestować je w problemy, które mamy tu i teraz. To wielka moc, która jest dla nas dostępna w momentach, kiedy jesteśmy tacy słabi, Nadzieja w osobie Jezusa przyszła i przyniosła ze sobą wielkie bogactwa i moc. Tak więc nie mamy problemu z nadzieją, ale z jej dostrzeganiem, a na to dostaliśmy oświecającą oczy łaskę. Dalsze rozważania i zachęta: List do Efezjan 2:11-22